Chwileczkę, koledzy. Przepraszam, o czym jest ta konferencja? Czy państwo coś z tego rozumieją? Bo my nie. Ale wiemy za to, jak czują się nasi koledzy, wówczas, gdy to my ze sobą rozmawiamy. I nie ma nikogo, kto przetłumaczyłby ten nasz język na ich język. I problemów jest wiele. I stąd ten zespół, zespół do spraw głuchych. Posłowie Artur Dębski, Tomasz Makowski, Jacek Kwiatkowski, Artur Górczyński i dwóch naszych kolegów, Daniel Kowalski i Paweł Rosik. I oczywiście Wincenty Elsner. Artur, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Idea zespołu, parlamentarnego zespołu do spraw osób głuchych zaczęła nam świtać około 1,5 roku temu. Jak zaczęliśmy współpracę właśnie z Pawłem Rosikiem i jego kolegami i zaczęliśmy rozmawiać o problemach związanych z funkcjonowaniem osób głuchych i niesłyszących oraz niedosłyszących w kraju. Tyle problemów, ile te osoby napotykają w życiu codziennym, tyle utrudnień, wszelkich niedogodności związanych z załatwianiem spraw urzędowych skłoniło nas do rozpoczęcia rozmów na ten temat. Poprosiliśmy w pismach, w szeregu pism, panią marszałek Kopacz o to, żeby na konferencjach prasowych partii politycznych, sejmowych konferencjach prasowych, był obecny tłumacz języka migowego. Po naszej interwencji posiedzenia Sejmu są transmitowane w internecie. Można sobie obejrzeć, o czym kto z mównicy mówi. I osoba niesłysząca może brać czynny udział jako widz w tym, co się tutaj dzieje. Natomiast istotą pracy sejmowych partii politycznych jest przedstawianie programu. Na konferencjach prasowych partie polityczne przedstawiają program i tylko my jako ruch Palikota staramy się niesłyszącym i niedosłyszącym zapewnić komfort zapoznawania się z naszymi propozycjami. Jak wiecie państwo, od 1,5 roku chyba już pani Ewa, która jest tłumaczką języka migowego, jest zawsze obecna z nami. Staramy się, żeby zawsze była. No może jeden czy dwa przypadki były takie, że zdarzenia losowe spowodowały, że jej nie było, ale staramy się, jak najbardziej umiemy, żeby niesłyszący, których w Polsce, zaraz przedstawię państwu dane statystyczne, jest bardzo dużo. Główny Urząd Statystyczny mówi o 700 tysiącach osób. Osób głuchych i niedosłyszących. Jeżeli chodzi o to, jak chcieliśmy się dowiedzieć, ile osób i w jakim stopniu nie słyszy w Polsce, jak są traktowane przez ubezpieczyciela, przez państwo. Napisaliśmy taką interpelację, w których zawarte były 3 pytania. To było pismo do Biura Analiz Sejmowych, przepraszam. Ile jest osób głuchoniemych w Polsce? Ilu z tych głuchoniemych zasila grono osób bezrobotnych oraz ilu głuchoniemych posiada statut rencisty? Na pierwsze pytanie, ile jest osób głuchoniemych w Polsce, otrzymaliśmy odpowiedź, że Polski Związek Głuchych w swoim sprawozdaniu z działalności statutowej za 2012 rok wykazał rejestrację 19 tysięcy członków niesłyszących oraz 23 700 osób niezrzeszonych, niesłyszących i słabosłyszących. W stosunku do informacji GUS-owskich, proszę państwa, no to jest około 40 tysięcy osób, więc jeżeli w Polskim Związku Głuchych jest no mniej niż, znacznie mniej niż 1/10, a nawet można mówić 1/20 wszystkich niesłyszących w Polsce, to rola tego związku no jest niewielka, jeżeli chodzi o dbanie o prawa głuchych w Polsce. Odpowiedział nam Główny Urząd Statystyczny, że co 5 lat prowadzi badania, poczynając od roku 2004, a ostatnie w roku 2009, wykazało,
że w Polsce zżyło 696,5 tysiąca osób z uszkodzeniami oraz chorobami narządu słuchu. To są bardzo różne schorzenia, ale efektem jest to, że osoba nie słyszy lub nie dosłyszy. Kolejne pytanie, ile z tych osób zasila grono bezrobotnych? Wyróżnia się tylko kategorie osoby niepełnosprawne. Nie ma czegoś takiego jak statystyki dla osób niesłyszących i słabosłyszących, czyli dla po prostu głuchych. GUS oczywiście oraz taka praca, ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych według opracowań Szkoły Wyższej Psychologii, Państwowego Funduszu Rehabilitacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, wiadomo, że w Polsce 74% przebadanej populacji z uszkodzonym słuchem w wieku od 16 do 59, jeżeli chodzi o kobietę, a 64, jeżeli chodzi o mężczyznę, osób nie pracowało. Proszę Państwa, 74% to jest stopa bezrobocia wśród osób głuchych i słabosłyszących. Nie wiem, czy jest taka druga grupa w Polsce, w której jest tak wysoki poziom bezrobocia. No i ile głuchoniemych posiada status rencisty? Ja już kończę. Na podstawie danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie można podać dokładnej liczby osób głuchych i niedosłyszących, którzy pobierają renty. Proszę Państwa, instytucja, której prowadzenie kosztuje Polaków 4 miliardy złotych rocznie, bo koszt prowadzenia spada, nie jest w stanie nam powiedzieć, ile osób pobiera rentę z tego tytułu, że jest osobą głuchą lub niedosłyszącą. No, to chyba świadczy o jakości pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, to by było, jeżeli chodzi o mnie, na tyle. Natomiast w pracach zespołu, to nie jest zespół Ruchu Palikota, chociaż my zapoczątkowaliśmy współpracę z osobami niesłyszącymi, będą brać udział oczywiście parlamentarzyści z innych partii politycznych, dzisiaj nieobecni z powodu obowiązków służbowych innych. Natomiast ja mam nadzieję, że nasz zespół przyczyni się, taki szeroki zespół składający się z najróżniejszych przedstawicieli różnych opcji politycznych, przyczyni się do tego, że niesłyszący nie będą wykluczonymi, że Sejm przestanie być głuchy na prawa osób niesłyszących. Dziękuję. Artur Gruczyński w naszym klubie, specjalista od spraw społecznych. Szanowni Państwo, ponad miesiąc temu złożyliśmy projekt ustawy dotyczący tłumaczy języka migowego, w którym proponujemy tłumaczy w każdym urzędzie, w każdej gminie. Ponieważ wiemy dobrze, jak trudno jest Ruchowi Palikota przebić się ze swoimi pomysłami, czy to prospołecznymi, czy gospodarczymi, z różnych względów, szczególnie z tego względu, że my powinniśmy być, zdaniem koalicji rządzącej, partią zaszufladkowaną praktycznie w trzech kategoriach, czyli marihuana, związki partnerskie i antyklerykalizm. Dlatego postanowiliśmy, że w tym wypadku właśnie powstanie zespół międzypartyjny, który być może razem wypracuje ponad podziałami takie usprawnienia w aktach prawnych, na pewno wypracuje, które pomogą tej społeczności osób głuchych i niedosłyszących. Pierwszą taką inicjatywą, jaką będziemy chcieli podjąć, być może jeszcze we wrześniu, najpóźniej w październiku, będzie taka duża konferencja w sali kolumnowej z osobami właśnie z środowiska osób głuchych i niedosłyszących, gdzie będziemy chcieli zapoznać szerszą grupę parlamentarzystów z tym, z jakimi to środowisko problemami spotyka się na co dzień i jakiej pomocy potrzebuje od nas jako osób tworzących prawo. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie takim zaczynem do tego, żeby powstały zmiany mające na celu właśnie usprawnienie życia tej grupie społecznej. Oczywiście o tej konferencji poinformujemy Państwa w terminie odpowiednim do tego, aby Państwo się przygotowali i ewentualnie uczestniczyli w tej konferencji. Dziękuję. Poseł Jacek Kwiatkowski.
Ja może tylko dodam, że zespół ma wypracować pewne ramy dla osób głuchych. Należy zwrócić uwagę na to, że ostatnie działania takiej instytucji Molocha skostniałego jak Poczta Polska, oni potrafili zacząć pracę nad pewnym systemem dla osób właśnie głuchych, gdzie wprowadzono w pierwszych w tej chwili oddziałach wideotelefon. I to jest dzisiaj śmieszne, że instytucja taka jak poczta szybciej potrafi zadziałać niż organy rządowe i samorządowe w tej gestii właśnie osób głuchych i niedosłyszących. Dziękuję. Najważniejsze przesłanie z dzisiejszej konferencji. Zespół, parlamentarny zespół, ponadpartyjny parlamentarny zespół do spraw głuchych powstaje w Sejmie. Do jego zadań będzie należał przegląd postulatów, wszystkich zgłoszonych postulatów przez to środowisko i zgłoszenie takich inicjatyw legislacyjnych, które pozwolą na lepszą integrację osób głuchych w świecie, osób słyszących oraz na pomoc tym wszystkim osobom mającym problemy ze słuchem w ich środowisku zawodowym, społecznym i prywatnym. Dziękuję bardzo. A może jeszcze jedno zdanie, ja przypomnę o wydarzeniach, przypomnę o wydarzeniach z 1 lipca, że tutaj na demonstracji pod Sejmem było według różnych szacunków między 7 a 8 tysięcy osób. To byli sami głusi. Trzeba by było zobaczyć, jaka panuje atmosfera na demonstracji wśród ludzi, którzy domagają się swoich praw, a nie potrafią tego powiedzieć. Dlatego my, jako ta grupa, nie pozostajemy głusi na ich prośby, i w tej chwili jesteśmy do dyspozycji. Ja mam nadzieję, że, chodź Paweł, pokaż się, Paweł Rosik i Daniel Kowalski wraz ze swoimi współpracownikami i kolegami będą potrafili nam przekazać najważniejsze problemy. Oczywiście część już znamy, natomiast wszystko należy zrobić jako polski parlament, żeby niesłyszący i głusi nie byli wykluczonymi. Dziękuję bardzo. To może jeszcze tu, też ze spraw formalnych. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, członkami parlamentarnego zespołu mogą być tylko posłowie i senatorowie. Natomiast nasi koledzy będą pracować w tym zespole jako eksperci i oczywiście regulamin parlamentarnego zespołu do spraw osób głuchych różni się od innych bardzo podobnych regulaminów jednym zapisem. Nasze spotkania, nasze posiedzenia będą tłumaczone na polski język migowy. Dziękuję. Nie ma żadnych pytań. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo.